Witam Was, kochani moi, serdecznie. Dzisiaj troszeczkę inny projekt robimy, inaczej to jest, jak zauważyliście. Zdjęcia będą z naszej okolicy, koniec października, zobaczycie sobie jesień u nas, wszystkie kolory jesieni. A temat przerobimy palenia papierosów. Zwróćcie oczywiście uwagę, to są wszystko szlaki turystyczne, takie no, ogólnodostępne, to nie są, że tam my sobie chodzimy wiejskimi drogami, te w lasach, to są szlaki takie ogólnoniemieckie. I teraz tak, palenie, zwróćcie właśnie uwagę na czystość. Nie ma papierów, nie ma syfów, nie ma butelek, nie ma niczego, nie ma petów. A palenie. Palenie papierosów, restauracje, hotele najpierw zróbmy. Więc w restauracji w środku nie wolno palić, wszyscy wychodzą na zewnątrz. I jak myśmy tu przyjechali, to był hardcore, bo na przykład w Austrii można było palić w środku, w dyskotece, w restauracji. Ja znam świetnie temat, ponieważ paliłam papierosy, od ponad roku nie palę, więc dlatego podjęłam się tego tematu, bo znam i rozumiem temat. W tej chwili jest zakazane w Austrii w środku palenie w dyskotekach, w restauracjach, wychodzi się na zewnątrz, tak jak to jest właśnie w Niemczech. W hotelach, na przykład w Niemczech, takich wielkich kompleksach, tam trzygwiazdkowych i wyżej, wyznaczona jest część, jakieś skrzydło, gdzie są pokoje dla palaczy i wynajmując pokój w hotelu, zaznaczasz, czy chcesz dla palących, czy niepalących. No ja jako palacz, ale z dwójką dzieci i słuchajcie, ja nigdy w życiu nie zapaliłam w hotelu, nie zapaliłam w domu u siebie, czy to w mieszkaniu, czy teraz w domu, tylko zawsze wychodziłam na zewnątrz. No to już jest kwestia, prawda, naszych wewnętrznej kultury, jakichś przyzwyczajeń i tak dalej. Także tak to wygląda. Co nas tu uderzyło? Mnie konkretnie. Przyjechaliśmy, zameldowaliśmy się, wprowadziliśmy się do mieszkania i co? To był taki mały blok. Na naszej klatce było 9 mieszkań i na drugiej 5. To były takie 3 bloczki malutkie połączone ze sobą, także 14 w sumie mieszkań, bo nasza na przykład klatka to były te 2 bloczki zajmowały i dlatego 9 mieszkań. I słuchajcie, z naszej klatki tylko jeden sąsiad nie palił, reszta paliła wszyscy. Palili w domach. Byli zszokowani, że my wychodzimy na zewnątrz palić, bo oni palili w domach, tak? My wychodzimy, bo mąż wychodził ze mną, stał obok mnie zawsze. Dlatego mówię, my wychodzimy. Ja powiedziałam, że no nie zapalę przy dzieciach. Nie, no ale przy dzieciach się pali. Jednej sąsiadki urodziła się wnuczka w grudniu, myśmy we wrześniu się zameldowali i normalnie ta córka przychodziła do niej z tą wnuczką i ona paliła przy tej wnuczce, w ogóle nie przeszkadzała sobie, tak? No jest to zupełnie inaczej. Nam się to nie podobało bardzo. Ja nadal wychodziłam zawsze na papierosa na zewnątrz, miałam tam swoją popielniczkę. Śnieg, popachy, jak to się mówi, mróz, minus 20 stopni, ale ja w domu nie zapalę, wychodziłam na zewnątrz. Tutaj jak się sprowadziliśmy do swojego domu, też oczywiście nigdy nie zapaliłam, też wychodziłam na zewnątrz. Nie paliłam na balkonie, no bo to też wpada do domu, tylko całkowicie na zewnątrz. W tej chwili nie palę i jest mi z tym lepiej, bo nie muszę wychodzić na zewnątrz. Jak wygląda w miejscu pracy palenie papierosów? Powiem Wam, ja jako palacz, i to taki mega palacz, nie wyobrażałam sobie, że ja w pracy nie będę palić, więc na przykład jak oprowadzają Was po miejscu pracy, pokazują stanowiska Twoje, inne stanowiska pracy, rozmawiają, przedstawiają całą firmę, no i tam jest, no nie wiem, 40 minut, godzina, półtorej, zależy w jakiej firmie to trwa. I potem są, czy masz pytania? I ja oczywiście tak, no to słuchamy. Pierwsze moje pytanie, że ja palę papierosy i czy jest z tym problem? Słuchajcie, od razu i róbcie to samo, co ja. Jeżeli palicie papierosy, nie ukrywajcie tego, broń Boże, dlatego że słuchajcie, no umówmy się, Polacy przyjeżdżając tutaj, dorywamy najgorsze na początek pracy, aby się załapać. Tak jest, kochani moi, aby się załapać. Potem sobie zmieniamy, wszystko poprawiamy i lepsze zarobki, i lepszą pracę.
ale na początek chcemy po prostu. Więc tak, pracując na produkcji ciężkiej, czy to w jakichś innych pracach, ale w miarę ciężkich, jeżeli my nie zapalimy papierosa, tylko zapalimy go na pauzie, więc 4 godziny nie palimy, brak nikotyny, my nie myślimy, ciśnienie nam wzrasta, ręce drżą, możemy się uszkodzić i spowodować jakiś problem dla pracodawcy. Nie róbmy tego. Pytajmy się, jak wygląda kwestia palenia. W mojej pierwszej pracy były na przykład palarnie i tam się tylko paliło w tych palarniach. U mojego męża też są palarnie w obecnej pracy, ale na przykład w mojej obecnej pracy pali się wszędzie, gdzie kto stoi, gdzie kto rozmawia, tam się pali. Mało tego, u nas, jak Wam kiedyś w którymś filmiku powiedziałam, mieliśmy takie, jak nie było korony, środy, gdzie przygotowywaliśmy sobie wspólne jedzenie, jedna osoba przynosiła wałówkę, tam 20-30 osób, w zależności ile nas było w pracy, siedzieliśmy, jedliśmy, gadaliśmy. I co? Kto zjadł? No oczywiście jakieś tam radlerki do tego były, od razu papierosy, reszta je, nawet nie paląca, a ci palący palą przy stole. Nikt nie wstanie, nikt nie wyjdzie. Ja byłam paląca, ja odchodziłam i nieważne, że oni nadal siedzieli, palili przy stole, ja nie umiałabym zapalić przy tym stole, jak inne osoby, nawet już nie jedzą, ale siedzą niepalący. No ja po prostu takie mam w głowie i tak robię. Natomiast pragnę podkreślić, że mam do czynienia głównie z osobami, tak, po Mittelschule, po Realschule, no mniej wykształconymi, które tutaj robiły Ausbildungi i pali się, po prostu mnóstwo osób pali, bo widzę, jak sąsiedzi palą, jak znajomi, rodziny naszych sąsiadów, jak w miejscu pracy. Naprawdę mnóstwo ludzi pali, ale ulice są czyste, nie znajdziesz peta u nas tutaj na tych wiejskich właśnie terenach takich. Pytałam syna, jak wygląda to w dużym mieście, tak? No więc on już powiedział, ulice owszem są czyste, bo są te osoby, które chodzą i cały czas czyszczą ulice, zamiatają, sprzątają. Natomiast jest też bardzo dużo petów, leży, i bo wcześniej tego nie widział, ale jak ja go zapytałam, no to zwrócił uwagę. I są zakamarki, gdzie po prostu ci sprzątacze nie chce im się zajrzeć i tam się po prostu gromadzą śmieci, tam każdy wyrzuca te śmieci. Tak to też wygląda okropnie. No ale okej, ja z tym nie dyskutuję. Co powiedział mi, na co zwrócił uwagę, że studenci generalnie prawie nie palą, czyli tak jak Wam powiedziałam, osoby niewykształcone palą, już kadra taka, no kierownicza, umówmy się, bo studenci to już naprawdę będą sprawować jakieś tam wyższe stanowiska w firmach, oni nie palą, mają takie inicjatywy, tak? On jest w dwóch inicjatywach i mieli wyjazd taki weekendowy z inicjatywy, więc są ze sobą 24 godziny na dobę. To nikt nie palił. Wieczorem, w nocy, jak były imprezki przy alkoholu, to kilka osób tak paliło przy alkoholu, ale też wychodziło na zewnątrz, nie paliło w środku. Jak są festy organizowane i popijawa, no to mimo, że to, co Wam powiedziałam, u nas tutaj sobie jest dużo osób niewykształconych, każdy jednak wychodzi i pali papierosy na zewnątrz. Nie pali, no nie wolno palić nawet na tych festach tutaj. Także jest zabronione palenie wewnątrz. W akademiku na przykład, w tym takim regulaminie, tak, co się w regulaminie, co się podpisuje podczas wynajmu, tak, wynajmu, i tam jest całkowicie zabronione palenie papierosów. I co, kochani moi? Syn mówi, rzeczywiście w akademiku kompletnie nie czuć, żeby było palenie papierosów na zewnątrz, to żeby było palenie papierosów w akademiku, a po drugie, no, jak wchodzi, wychodzi, to bardzo sporadycznie widzi osoby, które palą papierosy, więc jest to bardzo, bardzo rzadkie,
Większość osób na pewno nie pali papierosów w akademiku, znaczy mieszkających w akademiku, studentów, tak? To, co Wam już zwracałam uwagę i jeszcze powtórzę, osoby niewykształcone palą w bardzo dużej ilości, natomiast osoby wykształcone jest to sporadyczne, żeby paliły. Jak wygląda teraz sprawa e-papierosów i tak zwanych podgrzewaczy tytoniu, tak? Za moich czasów nie było w Polsce podgrzewaczy tytoniu, ale tutaj z Adrianną ustaliłam, co to jest. I wiem, no bo u mnie w pracy to widziałam. Więc tak, moi kochani. Cały czas ja oczywiście odnoszę się w filmiku do mojego terenu. Nie będę Wam opowiadać, jak jest w całych Niemczech, bo ja nie wiem. Ja opowiadam o tym moim terenie tylko. E-papierosy bardzo tutaj się traktuje jako chemię, jako coś złego. Jedna moja koleżanka raz kiedyś kupiła sobie e-papierosa, bo chciała rzucić zwykłe papierosy. To było tak, że paliła jedno i drugie i tego e-papierosa po tygodniu to już chyba wyrzuciła. Stwierdziła, że ona nie będzie palić e-papierosów. W pracy tutaj, gdzie ja pracuję, to w większości pracują mężczyźni. W większości palą papierosy i z e-papierosem ja nie widziałam nikogo. Mój mąż raz mówił, że z jego pracy dwóch czy trzech kolegów poszło sobie, kupiło e-papierosy, kupiło tam sobie te napełniacze, jakieś tam o różnych smakach, o różnych bzia. Wydali kupę kasy na to i po dwóch dniach rzucili, jak to się mówi, w kąt delikatnie tą nazwę i wrócili do palenia zwykłych papierosów. I wydali, nie wiem, chyba po 200 czy po ileś, bo tak chcieli rzucić zwykłe papierosy. Także e-papieros tu kompletnie nie jest modny. Nie wiem, czy on jest zakazany, czy nie. Natomiast e-papierosa generalnie z tego, co ja widziałam, no to palą właśnie wszędzie i nie jest traktowany jak zwykły papieros, no bo palą go w innych też miejscach, gdzie zwykłych papierosów nie palą. Natomiast nie lubi się e-papierosów, że to jest chemia. Tutaj bardzo się nie lubi chemii, bardzo się jedzenie nie ma chemii, nic nie ma chemii, więc dlaczego mam się truć? Palę zwykły tytoń, to mam zwykły tytoń, a nie jakieś świństwa chemiczne, tak? Dużo osób na przykład u mnie rzeczywiście w pracy robi sobie same papierosy, sami sobie robią, z tego względu, że to jest dużo, dużo tańsze niż zwykłe papierosy, jak kupimy. Więc kupują tytoń i sobie sami robią i wtedy wiedzą, że mają rzeczywiście tytoń cięty, a nie jeszcze papieros też z jakimiś substancjami, tak? One inaczej zupełnie smakuje tytoń. Ja zresztą też w pewnym momencie tak robiłam. Jak paliłam papierosy, że sobie kupowałam tytoń i niemiecki normalnie, oficjalnie w sklepach i z tego tytoniu robiłam papierosy. To chyba 1/5 ceny normalnej. Co do tych podgrzewaczy tytoniu, to u mnie w pracy w pewnym momencie było bardzo modne, bo jeden z projektantów dostał w prezencie od klienta. No i skoro dostał w prezencie, no to zaczął palić. To są takie króciusieńkie, jak gdyby papierosy i bardzo cieniutkie. Wkłada się do takiej maszynki, no i to się ciągnie. No i o co chodziło, że zobacz, tu masz, bo ja jeszcze wtedy paliłam papierosy. No i tak, on palił, więc zaczęli inni kupować. O, jakie fantastyczne i w ogóle przestali kupować papierosy. Ale nie wiem, jak to wygląda w Polsce, bo u nas ta paczka tych mini takich papierosików, tych do podgrzewania tytoniu, była w tej samej cenie, jest, nie wiem, czy jest wtedy, ponad 1,5 roku temu to było, bo ja jeszcze paliłam, to była w tej samej cenie, co zwykła paczka papierosów. Także słuchajcie, stwierdzili w pewnym momencie, że to nie tędy droga i wrócili z powrotem do papierosów zwykłych bądź robionych przez ciebie papierosów. I teraz właśnie, tutaj słuchajcie, nie ma kampanii, wrócę do tego, że palenie jest niezdrowe, że palenie szkodzi, że palenie zabija, bla bla bla. Owszem, na paczkach tytoniu, na paczkach papierosów są te wszystkie takie durne reklamy, pewnie identyczne jak macie w Polsce,
Ale dobrze wiecie, wy, którzy palicie papierosów, one nas nie odstraszają. One odstraszają tych, co nie palą, tak? A na palaczy to nie działa. No i co z tego? Ile osób choruje na raka płuc, które nigdy w życiu nie paliły papierosów, tak? To trzeba dorosnąć, trzeba chcieć rzucić, a że ktoś ci mówi, że wywiera ktoś na ciebie presję społeczną, nie rzucisz papierosów, ty musisz chcieć, ja wiem po sobie. Przyszedł urlop, ja sobie zaplanowałam, że będzie upalnie, nie jeżdżę do pracy, no bo też bałam się prowadzić auto, no bo to jest straszny moment, ten pierwszy rzucania papierosa. Bałam się być w pracy, więc wolałam to zrobić na urlopie. Przyszły upały, upały zawsze mniej paliłam i po prostu przestałam palić. I co, kochani moi, i tutaj właśnie cenami papierosów się zachęca do rzucenia palenia. Jak myśmy przyjechali, to papierosy tak były 4,80, 4,90 za paczkę. Paczka tutaj wynosi 19 papierosów, to jest normalna paczka papierosów. W tej chwili chyba taka paczka kosztuje około 7 euro. Natomiast wiem, że można kupić jakieś takie powiększone też paczki, 9 papierosów czy coś takiego. Znaczy 9 euro to kosztuje 11 i tam są chyba 30 parę papierosów. Nie wiem jak to jest. W każdym razie są straszne ceny. Dlatego osoba, która chce palić, będzie palić. Tylko ona sobie kupuje teraz tytoń, który kosztuje, no nie wiem, 20 euro, tak, do tego kupi gilzy, do tego, no maszynka to jednorazowo, to nie liczmy i na 2 tygodnie jej to starczy, tak, z 22 euro przypuśćmy, czy na 2 tygodnie, czy na, no na połowę miesiąca, jakoś tak. Także ceny mogą odstraszyć, ale też tylko osoby, które się zdecydują, bo osoby, które chcą palić, będą nadal palić. I to w ogóle nie ma żadnego przełożenia na to, że ktoś rzuci palenie, bo cena wzrosła. Palacz, typowy palacz sobie znajdzie alternatywę, tak jak ja, no, jak sobie pomyślałam, że 300 euro przepalam miesięcznie, tak, na zakupy wydajemy na całą rodzinę 150 euro, a ja 300 euro przepalam miesięcznie, tak, 150 tygodniowo wydajemy. To wiecie co, to tak głupio było przed całą rodziną nawet, że ja wszystkich po prostu okradam. Wiecie jak to jest? No okradam z naszych pieniędzy. Dlatego sobie znalazłam tą tańszą alternatywę. Najpierw jeździliśmy do Czech, żebym miała papierosy i stamtąd kupowałam. No ale no rzeczywiście tam były dużo tańsze, bo chyba około 3 euro płaciłam za paczkę, czy nawet niecałe 3 euro. I to było w pierwszym sklepie, który był na granicy, także to było bardzo drogo. No ale znalazłam alternatywę, a potem sobie robiłam sama. Myślę, że temat wyczerpaliśmy.